Dziś zapraszam Was na hol zakupowy z Ego Kreatywnej Warszawy. Wyglądam jak wyglądam, bo nie śpię ostatnio. Majkę i Tymka mam w domu. Oboje nie są zdrowi, może nie są chorzy, ale dobrze to nie wygląda. Dziś pokażę Wam, co wróciło ze mną do domu z Eko Kreatywnej Warszawy, bo na Eko Kreatywnej byłam przez 2 dni, w sobotę i w niedzielę. I nagrywam ten film z 2 powodów. Główny jest taki, że siedzę teraz z dzieciakami w domu. Majka wczoraj miała gorączkę, dzisiaj jest już trochę lepiej, ale nie wiem, czy będę w stanie coś nagrać poza tym filmem w tym tygodniu. Maju! Natomiast drugim powodem jest to, że w moje ręce wpadły bardzo fajne, wielorazowe płatki kosmetyczne, które chciałam Wam pokazać i o których chciałam Wam tak ciut więcej powiedzieć. Ale zanim przejdę do tych rzeczy, to przypominam o subskrypcji kanału. Publikuję filmy o Zero Waste, więc jeśli ograniczenie odpadów w życiu codziennym jest Wam bliskie, to koniecznie wciśnijcie czerwony guzik. Jeśli chcecie więcej Zero Waste'owych inspiracji, to koniecznie zajrzyjcie na mojego fanpage'a i Instagrama. Znajdziecie mnie tam pod nazwą W drodze do Zero Waste. A teraz już przechodzimy do tych rzeczy, które kupiłam. Jedną z pierwszych rzeczy, jedyną rzeczą, którą kupiłam w sobotę, są skarpetki. Tego tutaj nie widać, bo ich jeszcze nie otwierałam. To są skarpetki dla mojego męża z takim dużym ananasem na całą stopę. I to są skarpetki, które ja kupiłam na stoisku Kupuj Odpowiedzialnie. I oni mieli bardzo fajne skarpetki i dopiero później, jak już je kupiłam, to zauważyłam, że to są skarpetki Many Mornings, które ja bardzo lubię i bardzo fajnie mi się noszą. Natomiast w niedzielę kupiłam trochę więcej rzeczy, ale też niedużo. Pierwszą rzeczą, która wpadła w moje ręce, były 2 woreczki, takie na zakupy ze starych firanek. Ten mi się bardzo podobał, a ten jest taki zwykły, biały. To są woreczki od Igi z Bez Folii, która też była na Eko Kreatywnej i myślę, że będą się fajnie sprawdzać, bo ostatnio moje woreczki są wszędzie i nie jestem w stanie ich ogarnąć, dlatego potrzebowałam 2 więcej. Później kupiłam sobie ja skarpetki w Liski. Ale nie od Many Mornings i Kupuj Odpowiedzialnie, tylko od Kabaka. I zdecydowałam się na te skarpetki głównie dlatego, że podobno są to skarpetki w jakimś takim bardzo gęstym splocie i są to jedne z bardziej trwałych skarpetek, jakie mamy na polskim rynku. I w sumie jestem ciekawa, jak one się będą sprawdzać versus te z Many Mornings, które noszą mi się świetnie. Więc stwierdziłam, że kupię i przetestuję. Skarpetka to jest taka rzecz, której nie kupię używanej z drugiej ręki, więc wolę wybierać polskich producentów. I Kabak robi swoje skarpetki w Polsce. Te projekty też są robione przez polskich projektantów w limitowanych edycjach. Z tego, co słyszałam, każdych skarpetek wychodzi tylko 1000 sztuk, więc nie jest to coś, co wszyscy będą naokoło mieli na nogach. No zobaczymy, jak mi się będą nosić. Jestem bardzo ciekawa. Skarpetki Kabaka kosztowały 25 zł, a Many Mornings 20. Także Many Mornings były tanie. Jak na Many Mornings, bo chyba normalnie te ich skarpetki też kosztują tak coś koło 25 zł. I ja wiem, że to jest idiotyczna cena, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do kupowania skarpetek w sieciówkach. Natomiast no, to jest polski produkt, w Polsce robiony, polscy projektanci projektują te skarpetki, więc kosztują więcej. I później stwierdziłam, że kupuję jeszcze taką piękną czapeczkę. To jest czapeczka dla noworodka, bo idę niedługo na baby shower, jak zobaczyłam tą czapeczkę na stoisku Cud Miód, z tego co pamiętam, to się rozpłynęłam. I dostałam 2 rzeczy. Dostałam opaskę od Zuwika Design. Zuwika Design jest taką marką, która robi kapelusze, toczki, fascynatory
i bardzo dużo innych rzeczy. I tu dostałam taką opaskę, która z boku ma kwiatki dla Mai. Majka się strasznie ucieszyła i od tamtej pory cały czas ją nosi. A dostałam tą opaskę dlatego, że cały dzień byłam chodzącą reklamą z Vika Design, bo nagrywałam relację z Eko Kreatywnej, którą będziecie mogli prawdopodobnie w przeciągu tygodnia obejrzeć na moim kanale, jak się uda, bo materiałów jest strasznie dużo, więc żeby to zmontować, to będzie problem. A to, że mam dzieciaki w domu, nie pomaga. Pomimo tego, że większość będzie montował mój tata, to jeszcze ja muszę trochę rzeczy zrobić w związku z tym, więc no więc to trochę to potrwa. Natomiast Zuvika Design ma tak fenomenalne toczki i ja wzięłam jeden kapelusz od Kasi, bo chciałam po prostu nagrać powitanie do filmu właśnie w tym kapeluszu. Jak wróciłam oddać, to już nie pamiętam, czy Kasia to zaproponowała, żebym wzięła kolejny, czy ja stwierdziłam, że może teraz inny. Pół dnia chodziłam w różnych dziwnych nakryciach głowy, jak dla mnie, bo ja nie noszę takich rzeczy. Natomiast no trochę się zakochałam. W każdym razie w tych toczkach czułam się świetnie i naprawdę rozważam, czy by nie kupić, nie zrobić sobie takiego prezentu, bo ja mam pod koniec października 30 urodziny, więc już tuż, tuż. A na początku października Zuvika Design, która nie jest z Warszawy, będzie na targach fantastyki w Warszawie. W każdym razie nie pamiętam dokładnie, napiszę Wam na dole, bo warto pójść i przynajmniej przymierzyć, bo wyglądają te rzeczy ekstra. Obczajcie sobie te nakrycia głowy, wejdźcie na ich stronę, na Facebooka, bo naprawdę warto. I myślę, że taki toczek chyba kupię, aczkolwiek no biję się z myślami, czy będę miała go gdzie nosić. I oczywiście jest już kilka godzin później, ale zapomniałam Wam pokazać jeszcze jednej rzeczy, czyli rękawicy kuchennej. Też robionej z materiałów z odzysku. Nawet tutaj ma taki haczyk z metki po ubraniach. I ta rękawica jest z ubieralni Eco Home. Podlinkuję Wam ich też na dole. I ubieralnie warto śledzić. Warto śledzić, jeśli mają gdzieś jakieś targi albo gdzieś są w Waszym mieście, dlatego że dziewczyny z ubieralni zbierają właśnie takie materiały z recyklingu. Więc jeśli macie jakieś podarte dżinsy, z którymi się już nic nie da zrobić, albo jakieś inne ciuchy, z którymi no naprawdę już no nie jesteście w stanie ich w żaden sposób przetworzyć, a chcecie, żeby jakoś fajnie zostały wykorzystane. Przerwa techniczna. W każdym razie ubieralnia bierze wszystkie rzeczy, które są Wam niepotrzebne. Robi bardzo fajne podkładki pod talerze ze starych jeansów. Tu mam, poczekaj chwilę. Dacie bardzo fajne rzeczy z włóczki ze starych swetrów. No i szyję między innymi takie rękawice, ale też patchworkowe kołderki, więc naprawdę biorą każdy materiał, który jest w każdym stanie i go fajnie wykorzystują. Więc warto mieć ich w pamięci. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie zapominajki. Tu mam mi mało nie spadł łóżka. A teraz przechodzimy do końcowej części filmu. Okej, i teraz przechodzimy do rzeczy, którą chciałam Wam pokazać najbardziej. I to są płatki kosmetyczne do demakijażu. One są takie strasznie cienkie, nie wiem, czy to widać. O, taka, no naprawdę taka grubsza kartka papieru. One są takie mocno elastyczne. I to jest bardzo dziwny materiał, bo to jest materiał opatentowany przez firmę Love Me, bo tego nie powiedziałam. To są płatki kosmetyczne firmy Love Me. Link też Wam do nich dam na dole. I to są płatki, które nie wymagają żadnego kosmetyku. Czyli po prostu zwilżamy wodą i zmywamy makijaż. I te, o tych płatkach dowiedziałam się w sumie, pomimo tego, że wcześniej rozmawiałam z właścicielką, to o tych płatkach dowiedziałam się w łazience, jak widziałam je w akcji. Właśnie podczas zmywania makijażu.
I mocno mnie zainteresowały. Stwierdziłam, że sobie przetestuję i właśnie zostały mi one podarowane. Jestem bardzo ciekawa, jak one się będą sprawdzać. To jest podobno opatentowany przez tę firmę materiał. To jest materiał barierowy, czyli nic tutaj się w środku nie zagnieżdża. Jest to materiał hipoalergiczny, antybakteryjny i no, ogólnie bardzo ciekawy pomysł, dlatego będę je testować i zobaczymy, jak się sprawdzą. Tak, także ja będę testować te płatki i dam Wam znać. Testować będzie ze mną też Maja, bo te jaśniejsze strasznie jej się spodobały, więc zobaczymy. Dam Wam na pewno znać, jak mi to testowanie pójdzie. Koniecznie Wy mi dajcie znać, jeśli miałyście jakikolwiek produkt tej marki, bo jestem bardzo ciekawa, jak one się sprawdzają w akcji. I to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie na mój kolejny film, w którym prawdopodobnie będzie relacja z Ekokreatywnej Warszawy. W tej relacji byłam w bardzo wielu różnych nakryciach głowy, więc jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć ten następny film na moim kanale, to koniecznie dajcie mi znać, w którym nakryciu głowy wyglądam najlepiej, bo naprawdę mocno rozważam zakup takiego dziwnego nakrycia głowy jak dla mnie. I myślę, mam już swoje typy. I to by było na tyle. Przypominam o subskrypcji kanału, przypominam o kciukach w górę, jeśli film Wam się podobał, a tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć!